najważniejsze. W roku spotkanie przedstawicieli branży pokryć dachowych odbywa się przy wsparciu naszych sponsorów. Bardzo nam miło, że możemy po raz kolejny uczestniczyć w tych targach. To właściwie najszybciej rozwijające się targi. Ja mogę w imieniu firmy Blachotrapez zaprosić na 4 stanowiska, które przygotowaliśmy. Naprzeciwko tutaj sceny znajduje się główna strefa Blachotrapez. Mamy strefę rzemieślników, mamy strefę PBC Panels. No i oczywiście dzisiaj walczymy o samochód. Walczą najlepsi dekarze w Polsce. Dla nas oni są najważniejsi. To dla nich tworzymy swoje produkty i to ich właśnie chcemy doceniać. Dziękujemy, że mamy taką możliwość i zapraszamy oczywiście wszystkich na targi. Co się wydarzyło, że produkty, które mamy za swoimi plecami, czyli produkty marki Better Systems, w takim szybkim tempie zagościły poza Europą? No one stamtąd przyszły, nie zapominajmy, że pierwsze produkty posypkowe przybłynęły z Nowej Zelandii. To jest coś, czego w Europie nie znamy, nie znaliśmy. Więc pomyśleliśmy, że skoro te produkty przychodzą stamtąd, no to może my teraz wejdziemy tam. Jesteśmy certyfikowanym dostawcą. Uważam, że ten produkt to jest coś, czemu trzeba było poświęcić bardzo dużo czasu, bardzo dużo uwagi. Trwało to u nas bardzo wiele lat i naprawdę patrząc się tak z perspektywy czasu, to naprawdę nie dziwię się, że nikt z konkurentów tego wyzwania się nie podjął, bo było to bardzo, bardzo trudne. Rok 2024 jest dla marki Krop wyjątkowym rokiem, ponieważ w tym roku obchodzimy 5-lecie istnienia marki Krop. Zbudować markę, zaoferować 5 systemów rynnowych, to rynny metalowe, plastikowe, system rynny kwadratowej, plastikowej, system rynny ukrytej i w tym roku wprowadzamy również system rynny kwadratowej, stalowej. To dzięki dekarzom my w tej chwili jesteśmy na targach. To oni są naszym motorem napędowym do tworzenia nowych systemów, nowych rozwiązań. Power Base Construction Panel, PBC Panels. Z dumą prezentujemy nową markę w grupie Blachotrapez. To jest fotowoltaika dachowa od producenta pokryć dachowych. Innowacyjny panel fotowoltaiczny. Lekki, bezinwazyjny sposób montażu. Dedykowany, estetycznie wkomponowany w połać dachową. Nie wyobrażam sobie, żeby stoiska Centrum Szkoleniowego Blachotrapez brakowało na takim wielkim wydarzeniu, jakim jest Dach Forum. Tutaj na naszym stoisku Centrum Szkoleniowego zaprosiliśmy uczniów klasy dekarskiej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących z Biłgoraja, którzy za pośrednictwem naszych trenerów poprawiają swój, albo uczą się kunsztu dekarskiego. Jesteśmy w trakcie konkursu, a właściwie w trakcie finału 4. edycji Mistrza Dekarstwa. To za moimi plecami 8 wspaniałych, najlepszych. Już nie mogę się doczekać, kiedy zakończy się finał, komisja podsumuje wyniki, no i oczywiście ten jeden wsiądzie do Isuzu D-Max, który stoi na stanowisku Blachotrapez. Świetna impreza, robi wrażenie. Dużo większe niż zeszła edycja. Kibicujemy z całego serca, całą rodziną. Jedni oglądają przez transmisję, a my tutaj kibicujemy na żywo. Poziom konkursu, technika rąbka, ulubiony temat mojego syna. Także jesteśmy bardzo dumni, wierzymy, że się uda. Emocje związane z konkursem Mistrz Dekarstwa powoli dobiegły końca. Nagrodziliśmy przed momentem na scenie 16 finalistów konkursów regionalnych, konkursów wojewódzkich. Nagrodziliśmy również 8 wspaniałych finalistów 4. edycji konkursu Mistrz Dekarstwa. To im należą się największe brawa. To oni zbudowali ogromne show podczas pierwszego dnia targów. Ale największe brawa należą się Piotrowi Deli, który zwyciężył ten konkurs, jest aktualnym mistrzem dekarstwa. Gratulujemy serdecznie. Życzymy milionów kilometrów przebytych tym pick-upem, którym przed chwileczką odjechał. Od wczoraj sobie powtarzam, że to wspaniałe uczucie być tutaj, w ogóle podjąć się tego zadania.
ja już czułem się wygranym, kiedy dowiedziałem się, że jestem w tej finałowej ósemce. To był ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie. Niesamowicie wspaniale się bawiłem i już dla mnie samym zwycięstwem było wzięcie udziału w tej zabawie. Super rzemiosło, super sprawa, bardzo fajni przeciwnicy.